Cześć, witam Was bardzo gorąco. Zapraszam dzisiaj na powtórkę od gracza Oniku Brak Formy. Na pewno znana postać. I co my tutaj mamy? Mamy Ignatiusa. Rywalem jest Keltor. Rozpoczynamy bój o zwycięstwo w tym pojedynku. Dobra, mamy dwóch oprawców chaosu. Keltor oczywiście na szale. Tutaj ciekawy deck u braku formy. Jest oczywiście Ignatius. Stare dobre karty. Interesuje mnie oczywiście łód szczęścia. Wydmy obłędu. Mam nadzieję, że zobaczymy w tym pojedynku tą kartę. Okej, co się tutaj stało? No dobra, pojawiły się harpie. Ach, szkoda. Okej, tutaj wystawił się na zabicie harpi Keltor i zobaczymy, co tutaj wykombinuje brak formy. Jest, poszedł most czyhający plus maniak na deser, powiedzmy. Pojedynek na 1600 elo. Takie elo posiada brak formy. Oczywiście sytuacja została opanowana. Cztery surowce, no jest po raz kolejny wojownik nawałnicy pojawia się na polu bitwy. Ładnie, ładnie tutaj rozgrywa to wszystko. Brak formy. Świetnie się tutaj skombił ten pocisk. Za jeden. Zew krwawego rogu. Ok. To jest ciekawy. Łód szczęścia. Utrzymuje liczniki szału. Nadzorca maniaków. Rzeźbiarz losu. Tutaj gracz Oniku Shift 7 Up też ładnie rozegrał tą turę. Pytanie, atakować czy nie? To jest stworzenie magiczne. Przestawia, brak formy. Okej,
Ładnie też gra tutaj rywal. Na Keltorze ma tu jeszcze Zefirię, łowczynię wiatrów. No pytanie teraz. Atakuje wszystkim, co ma. Tak jest, 2 do 8. Zobaczcie, tutaj wyjdzie jeden damage'u. Ignatius z jednym HP. Szkoda tej Zefirii. Zobaczmy. Może tutaj jest jakiś niecny plan. Przygotowanie do ostatecznego ataku, ale tutaj trafia na rękę ołtarz Aszy. Pięknie to rozegrał. Brak formy. Ale finish. Obu graczy. Lepszy okazał się brak formy. Dzięki panie za ten plik. Krótka, ale bardzo interesująca powtórka. Szkoda, że nie trwał ten pojedynek troszkę więcej. Właśnie się totalnie wciągnąłem w tego replaya. No fajnie, fajnie tutaj. Oczywiście poszły w ruch też wydarzenia. Wszystko. Tydzień umarłych oczywiście. Wszystko tutaj się fajnie skąpiło w ostatniej turze. Okej. Na 9 tur. No to zobaczmy może jeszcze statystyki. Może coś ciekawego. Najwyższe obrażenia. No 7 do 4. Użyte stworzenia 12 do 11. 9 tur. No i łuty szczęścia, brak formy tutaj dominuje. No bo jest ich tutaj 14. Dobra, no to co, jeszcze raz dziękuję za tą powtórkę. Zapraszam was do oceny tego pojedynku. I widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!